Jest z nami pani Beata Janczak, dyrektor ARP. Pani Beato, czy słyszy mnie pani? Dzień dobry, witam Państwa. Słyszę, ale jednak słabo. Więc pewnie ja od razu oddam głos pani, prawda? Także bardzo serdecznie zapraszam do przybliżenia jakby państwa narzędzi finansujących, tak, czy wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę, nazywam się Beata Janczak, jestem dyrektorem Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie, Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Jesteśmy jedną z instytucji, która w ramach tarczy antykryzysowej przygotowała produkty wsparciowe dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Może dwa słowa o agencji, żebyście Państwo mieli też obraz, jaką instytucją jest ARP. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa w bezpośrednim nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Naszą rolą poza tarczą, bo generalnie początki działalności agencji to rok 91, to szeroko pojęte wsparcie dla polskich przedsiębiorców, zarówno w procesie tworzenia działalności, jak i kontynuowania inwestowania, poszerzania pomysłów, rozwoju, ale też restrukturyzacji. Na co dzień ta nasza oferta standardowa dotyczy tego szerokiego wachlarza, o którym wspominam, wsparcia. Natomiast w ramach tarczy przygotowaliśmy dla Państwa trzy produkty i już je Państwo widzicie na prezentacji, która jest dostępna. Jest to leasing z karencją w spłacie, pożyczka na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników dla firm z sektora MŚP i pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Jeżeli chodzi o agencję, też chciałabym, żebyście Państwo tutaj poznali wartość, jaką otrzymaliśmy, środków, które chcemy rozdysponować dla przedsiębiorców. Jest to kwota 1 700 000 i ona w tych trzech produktach zostanie zawarta. Spójrzmy na początku na leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty. I tu od razu zaznaczam zmianę, która od 5 czerwca obowiązuje. Ten leasing nie jest już adresowany tylko i wyłącznie do branży transportowej, chociaż ta rzeczywiście była jedną z tych, które jako pierwsze najbardziej ucierpiały. Natomiast od 5 czerwca dedykujemy ten produkt już tak naprawdę dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dysponują flotą aut w swojej firmie bądź flotą innych pojazdów czy urządzeń. Mamy dalej wskazane te dwa produkty, które za chwileczkę postaram się szczegółowo omówić. Żeby dopasować produkt do firmy, do jej oczekiwań obecnej sytuacji, musimy wiedzieć, do kogo kierowane jest wsparcie. Głównym i nadrzędnym warunkiem, który przedsiębiorca MŚP musi spełnić, ubiegając się o produkty tarczowe, zresztą zgodnym z tak zwaną ustawą covidową, jest fakt udowodnienia, że sytuacja przedsiębiorcy uległa pogorszeniu w pierwszych miesiącach 2020 roku. Czyli generalnie przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi nam tak naprawdę pokazać, że poprzedni rok 2019 był rokiem dobrym, zakończonym zyskiem, natomiast ta przerwa w płynności czy osłabienie firmy powstało tylko i wyłącznie wskutek COVID-19. Tak jak już wcześniej wspominałam kilka razy, wsparcie w zakresie tarczy antykryzysowej jest kierowane do firm w sektorze MŚP. Oczywiście Państwo zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę funkcjonują różne definicje MŚP, tak, różne kategorie, pod kątem których dzielimy firmy. Natomiast myślę, że w tym miejscu istotne będzie to określenie, jakie my przyjmujemy,
przy procesowaniu wniosków i generalnie u nas firmy MŚP są traktowane bardziej pod kątem przychodu i żeby firma mogła się ubiegać, musi spełnić warunek powyżej 4 milionów przychodów za poprzedni rok obrachunkowy oraz musi prowadzić pełną księgowość. I to wiąże się już z tym następnym punktem, który Państwo widzicie. Niestety póki co nie ma możliwości wnioskowania dla firm, które rozliczają się w innych formach księgowych. Dosyć istotnym też takim elementem, warunkiem do spełnienia tak, jest prowadzenie działalności od minimum 12 miesięcy. Wiecie Państwo, że to wiąże się z tym, żeby można było oszacować potencjał finansowy trochę historycznie, ale też i na przyszłość na podstawie właśnie prowadzonej działalności przez 12 miesięcy. Więc to są takie warunki, można powiedzieć, brzegowe, które przedsiębiorca musi spełnić, ubiegając się o wsparcie finansowe. Rzeczone 4 miliony, tak, pozytywna EBITDA, zysk netto, czyli wynik operacyjny plus amortyzacja. Tak musi to na początek wyglądać, żebyśmy w ogóle przystąpili do rozmów. Z czego to wynika? To nie jest jakby wymysł tak chwili, natomiast wiecie Państwo, że jesteśmy pomiędzy różnymi instytucjami, nawet w ramach tutaj naszej grupy, tak, podzieleni pod kątem obsługi firm właśnie przychodowo i jesteśmy w tym sektorze wydzieleni, więc o tym mówimy i komunikujemy, natomiast wsparcie dla firm z większym przychodem lub z niższym będzie po prostu możliwe w innych instytucjach czy spółkach Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o leasing operacyjny, ten produkt przygotowany na potrzeby tarczy antykryzysowej to tak naprawdę refinansowanie leasingu, czyli odkup od obecnej umowy od leasingodawcy bądź to komercyjnego banku czy innej firmy komercyjnej na podstawie przygotowanej promesy, która oszacowuje obecną wartość pojazdu czy floty, i zostaje przez nas przejęta. My od tego momentu stajemy się leasingodawcą, zajmujemy się również kwestiami rejestracji aut, ubezpieczeń dla tych flot i jesteśmy w stanie przy tym rozwiązaniu zaproponować następujące warunki. Jak Państwo widzicie, możliwe jest uzyskanie refinansowania do kwoty 5 milionów netto dla poszczególnego klienta, czytajmy tutaj przedsiębiorcy. I oczywiście tutaj mówimy bądź o jednym przedmiocie, bądź o flocie. Jeżeli to są pojazdy, naczepy, wiek nie może przekraczać 3 lat. Dlaczego wspominam w tym miejscu o tym? Bo łączy nam się ten warunek z okresem finansowania. Chodzi o to, że ten leasing, to refinansowanie, które my przygotowaliśmy, jest atrakcyjne też ze względu na rozłożenie w czasie, czyli możecie Państwo korzystać z tak naprawdę z łącznego okresu do 6 lat, więc doliczając do tego wiek pojazdu, tak, czy naczepy, widzimy, że to są już stosunkowo wiekowe, tak, auta, pojazdy, naczepy. Stąd nie chcemy tak robić odstępstw dla pojazdów starszych. To, co też Państwo widzicie, jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, czyli ta długa karencja w spłacie rat leasingowych, aż do 12 miesięcy. Jest to ten element w ofercie refinansowania, który też sami przedsiębiorcy zgłaszają. Często jest w tym okresie problemowe płacenie rat. Przedsiębiorcy oczekiwali od swoich dotychczasowych leasingodawców wydłużenia tego okresu. Niestety 3, maksymalnie 6 miesięcy było możliwe, więc tak jak tu Państwo widzicie, te 12 miesięcy daje pewnego rodzaju oddech, tak? Można te środki przeznaczyć na inną bieżącą działalność i po zakończeniu okresu karencji mieć jeszcze 5 lat tak naprawdę na spłatę leasingu. Jeżeli chodzi o oprocentowanie, kształtuje się ono u nas na podstawie marży zgodnej z naszą siatką, która jest dostępna na stronie www.arp.pl. Do tego jest doliczany WIBOR jednomiesięczny i w ten sposób jest kształtowana cena produktu.
Tak jak widzicie też Państwo, nie ma opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego, opłat manipulacyjnych. To stanowi jakby korzyść dla tej oferty i przy okazji korzyść dla przedsiębiorców. Tak jak wspominałam, ubezpieczenie zawieramy nowe na cały okres leasingowania. Jest ono płatne razem z ratą leasingową. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie artykułu 777 KPC i poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy. Tak wygląda leasing. Na koniec jeszcze powiem o formach składania wniosków, więc w tym momencie tutaj moglibyśmy przejść już do kolejnego produktu. Jest to pożyczka na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w przedsiębiorstwach w sektorze MŚP oczywiście. Będziemy to tutaj podkreślać. Co to za produkt? Pożyczka służy utrzymaniu stanu zatrudnienia przedsiębiorcy i kontynuowaniu prowadzonej działalności przy pomocy pełnego składu pracowników. Ta pożyczka wypłacana jest w kwocie netto bezpośrednio na konta pracowników. Oczywiście w sytuacji, kiedy są inne rozwiązania w firmie, możemy oczywiście też rozmawiać o tym, aby przekazać środki czy jednorazowo, czy w transzach na konto przedsiębiorcy, przy czym oczywiście będziemy prosili o udokumentowanie faktu wypłacenia środków na rachunki pracowników, ponieważ jest to pewien rodzaj celowej pożyczki, która musi być rozliczona według celu deklarowanego we wniosku. Przedsiębiorca przy tym rodzaju instrumentu finansowego powinien nam pokazać deficyt, tak, na rachunkach, które dotyczą wypłaty wynagrodzeń, czyli jakby kwotę, której brakuje z powodu COVID-19, bo oczywiście ten warunek musi być również spełniony, jako brak, jako niedobór środków na wypłatę tego konkretnego celu w bieżącej działalności. Oczywiście cały czas podkreślamy, że jesteśmy jedną z wielu instytucji, które zajmują się różnego rodzaju wsparciem i nasza oferta może być źródłem uzupełnienia, tak, środków, ale też my nie wykluczamy faktu, że przedsiębiorca może wnioskować o inne formy wsparcia w innych instytucjach. Jeżeli chodzi o warunki tego instrumentu, to mamy przygotowany na okres spłaty do 2 lat. Również wchodzi tutaj atrakcyjny, bo długi okres karencji, czyli aż do 12 miesięcy. I tak jak już wcześniej wspomniałam, pożyczka może być uruchomiona jednorazowo lub w transzach. Wszystko zależy od kwoty, wszystko zależy od oczekiwań przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o cenę, tak, tego instrumentu, to również bazujemy na WIBORze jednomiesięcznym i marży zgodnej z siatką marż zawartą na naszych stronach. Może tak, żeby Państwu uzmysłowić, na czym ta marża wygląda. Ona zależy od, tak naprawdę od tego, ile firma działa na rynku, od kwoty wnioskowanej versus okres, na który jest zawierane dane finansowanie. Tak pokrótce można to powiedzieć. Dla przykładu myślę, że tutaj mogę Państwu powiedzieć, że przy firmie, która działa powyżej 36 miesięcy i wnioskuje do 3 milionów złotych, ta marża będzie na poziomie 2,5-2,8%. Nie ma prowizji przygotowawczej. Brak jest również prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Chciałabym się skupić przez chwilę na tym ostatnim punkcie, o którym powiedziałam, ponieważ zapewne część z Państwa ma kontakt z różnymi bankami komercyjnymi i wiecie Państwo, że te opłaty też funkcjonują bądź w trakcie tak zwanego życia pożyczki się pojawiają. Tutaj my od razu komunikujemy, czego nie ma, a co jest, tak, żeby też przedsiębiorca mógł w czasie oszacować jakby potrzebne środki, tak. Wiemy, że to nie jest dobry czas,
Wiem, że są trudności i chcemy pokazać wszystkie koszty, zresztą też jesteśmy do tego zobowiązani, na dzień rozpatrywania wniosku. Także u nas przedsiębiorca jest zapoznany ze wszystkimi warunkami, wymaganiami, ale też również opłatami. Zresztą za chwileczkę będę mówiła o właśnie formach składania wniosku. Tam chcę podkreślić, że podczas całego procesu jesteśmy w kontakcie z przedsiębiorcą i jakby też staramy się bardzo elastycznie podejść do tematu, jeżeli chodzi o dokumenty, różnego rodzaju uzupełnienia, wyjaśnienia. Staramy się tak współpracować, aby ten produkt dopasować do oczekiwań przedsiębiorcy. Dobrze, jeżeli chodzi o tak naprawdę o korowy produkt, jeśli tak można powiedzieć, o produkty w ramach tarczy antykryzysowej, a to dlatego, że ten instrument zawiera jakby najszerszy wachlarz, jeżeli chodzi o cel wykorzystania, to pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, czyli generalnie pożyczka, którą przedsiębiorca może wykorzystać tak naprawdę na bieżący cel w prowadzeniu działalności. Mogą to być dla przykładu płatności różnego rodzaju zaległych faktur, płatności wynikające z realizacji kontraktów, zakupy towarów, półproduktów, czynsze. Mniej więcej w tym obszarze możemy się poruszać, jeżeli chodzi o cel, na jaki może być wykorzystana pożyczka. Jeśli chodzi o kwotę, to w tym momencie przedsiębiorca może się ubiegać od 800 tysięcy nawet do 5 milionów. Oczywiście to też chciałabym podkreślić, że jest to pożyczka udzielana na zasadach komercyjnych, czyli zawsze w każdym przypadku będziemy weryfikować dane finansowe, możliwości finansowe danego przedsiębiorcy, oceniać zabezpieczenia i na tej podstawie wydawać decyzje. Pożyczki i zarówno ta na finansowanie deficytu, jak również na wynagrodzenia są produktami w pełni spłacalnymi. Nie ma tutaj żadnego rodzaju umorzeń, to nie jest subwencja, to jest pożyczka, która musi być spłacona. Oczywiście podchodzimy bardzo elastycznie, jeżeli chodzi o okres spłaty, o możliwość tak rozwiązań, jeżeli chodzi o spłatę, również o wypłaty, tak żeby tutaj dopasować ten element do oczekiwań przedsiębiorcy. Niemniej jednak chciałabym podkreślić, że to jest pożyczka w pełni spłacalna. Okres finansowania maksymalnie do 6 lat z uwzględnieniem, proszę spojrzeć, karencji, która w tym wypadku wynosi aż 15 miesięcy. Czyli również kolejny oddech dla przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o uwolnienie środków w tym czasie na inne bieżące cele. Jeżeli chodzi o cenę, również na podstawie oprocentowanie jest kształtowane na podstawie WIBOR-u jednomiesięcznego i marży zgodnej z siatką marż. Przypomnę jeszcze, gdzie można sobie nawet tak poglądowo przeliczyć. Strona www.arp.pl. Na tej stronie parametryzator pożyczki i tam możemy na szybko sprawdzić oprocentowanie dla oczekiwanego instrumentu. Również pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach, oczywiście przy większych kwotach mówimy tutaj zawsze o rozwiązaniu transzowym. Pobierana jest jedynie prowizja 0,2 za przygotowanie, jest brak prowizji za przedterminową spłatę, rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty. Także jeżeli będzie taka sytuacja, że część środków przedsiębiorca uzna, że nie jest na ten moment potrzebna, może zostać bezkosztowo zwrócona do ARP. Zabezpieczenia pożyczki, bo to też dosyć istotny element, muszą być. My zabezpieczamy się w tym wypadku minimum do 120% wartości rynkowej. Najchętniej oczywiście chcielibyśmy uczynić to na nieruchomościach, ale też ten wachlarz jest rozszerzony po to, aby przedsiębiorca mógł tak naprawdę wykorzystać różne możliwości, które ma po swojej stronie. Mam tutaj na myśli, że możemy w obszarze tych 120% poruszać się zarówno jeżeli chodzi o nieruchomości, ale też zastaw na urządzeniach, maszynach. Możemy też mówić tutaj o
zabezpieczeniu na zapasach w firmie, jeżeli takowe firma posiada. Możemy mówić o dodatkowo o zabezpieczeniu się na cesjach z kontraktu, na patentach, więc tych rozwiązań, widzicie Państwo, jest dosyć dużo po to, aby tak naprawdę u każdego przedsiębiorcy tę możliwość znaleźć. Oczywiście również współpracujemy z funduszami poręczeniowymi w ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej i zawsze jakby niezależnie od zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie oczywiście artykułu 777 KPC, poręczenie według prawa cywilnego głównych udziałowców. Tu mówimy o sytuacji, kiedy udziałowcy mają powyżej 25%, zawsze będziemy tego poręczenia wymagać. Jeżeli chodzi o wspomniane produkty, pokrótce macie je Państwo omówione. Nie chciałabym się w tym miejscu skupiać na omawianiu dokumentacji, ponieważ oczywiście w zależności od formy firmy, prowadzonej działalności, długości działalności na rynku, te dokumenty będą inne. Natomiast chciałabym podkreślić, że są to dokumenty standardowe. Jeżeli firma współpracuje z bankami czy z instytucjami właśnie tutaj Skarbu Państwa, to powinna tak naprawdę mieć te dokumenty właściwie na bieżąco prowadzone. Nie wymagamy nic poza standardem. Natomiast oczywiście w trakcie tej komunikacji, która trwa po złożeniu wniosku, zawsze przedsiębiorca jest prowadzony przez ten proces, co oznacza, że na bieżąco będzie informowany, co jest potrzebne, czego brakuje, tak w jaki sposób może dostarczyć do wniosku tę brakującą dokumentację. I teraz tak, jeżeli jeszcze chodzi o sam wniosek, wnioski w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą składać osobiście na stronie www.arp-tarcza.pl. Na tej stronie został przygotowany dla Państwa moduł do składania wniosków w tych trzech produktach. Czyli po wejściu na stronę pokazują się tak naprawdę te produkty, odnośniki po trzy kafelki do każdego produktu. I pierwszy kafelek zachęcam do zaczęcia jakby tutaj całego procesu od właśnie tego kafelka, czyli jak skutecznie złożyć wniosek. Dlaczego? Ponieważ ten moduł przedstawi Państwu bardzo szczegółowo informacje na temat wymaganych dokumentów, form elektronicznych bądź papierowych poszczególnych dokumentów oraz poinformuje przedsiębiorcę o konieczności posiadania profilu zaufanego, ponieważ to tak naprawdę warunek konieczny i do złożenia, i również do podpisania wniosku. Sam wniosek jest wnioskiem bardzo intuicyjnym, bardzo przyjaźnie skonstruowanym dla przedsiębiorcy. Składa się z 6 kroków, w których przedsiębiorca jest jakby tutaj prowadzony poprzez uzupełnienie danych oczywiście o firmy, danych finansowych, celu finansowania, struktury finansowania, poprzez właśnie wskazanie wcześniej omówionych zabezpieczeń. Tak przygotowany wniosek, może jeszcze powiem o czasie, ile może potrwać. Jeżeli przedsiębiorca jest przygotowany i będzie posiadał profil oraz wszystkie dokumenty w odpowiednich formach, to tak naprawdę złożenie wniosku to jest około 15-20 minut. Na każdym etapie przedsiębiorca jest informowany o etapie, na jakim znajduje się jego wniosek. Tak, mailowo dostaje informacje zwrotne o statusie wniosku, ale też informacjach, o których też mówiłam, czyli jeżeli są jakiekolwiek braki, potrzeby do uzupełnienia, poprawienia, to jest wszystko jakby na bieżąco, jest o tym na bieżąco informowane. Tu Państwo widzicie to, o czym mówię, proces jest w 100% zdigitalizowany, zdalny, z wykorzystaniem profilu zaufanego, to będę podkreślała, tak? Dane firmy zaciągają się tak naprawdę z GUS i trzeba ten wniosek podpisać i dopiero to jest ten ostatni etap, po którym wniosek trafia do ARP-u do rozpatrzenia. Jeśli chodzi o... Tu jakby chciałabym zamknąć ten obszar działalności związany z tarczą antykryzysową,
która jest teraz jakby naszą taką działalnością nadrzędną, ale to nie oznacza, że ARP zajmuje się tylko i wyłącznie tarczą. W nasze centrum, które powstało w Lublinie, jest jednym z 6 centrów obsługi przedsiębiorców w Polsce. Mieliśmy przyjemność rozpocząć dla Państwa pracę 5 marca, ale też bardzo szybko za chwilę przenieść się na pracę zdalną. Natomiast chciałabym poinformować, że działamy normalnie, jesteśmy już na miejscu, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią, ale działamy, spotykamy się i w związku z tym, gdybyście Państwo chcieli porozmawiać, nasze centrum obejmuje 2 województwa, czyli województwo lubelskie i podkarpackie właśnie. Zapraszamy do Lublina na ulicę Spokojną 2. Ja za chwilę też wyślę Państwu namiary mailowe i telefoniczne do pracowników centrów, ale też chcę powiedzieć, że jako przedstawiciele terenowi ARP-u uczestniczymy dosyć mocno w różnego rodzaju spotkaniach, czy teraz meetingach, czy webinariach, tak? Jesteśmy do Państwa dyspozycji, także każdy, kto z Państwa będzie miał pytania, czy w związku z tarczą, czy też ze standardową ofertą, zachęcam do kontaktu. W ramach standardowej oferty, którą ARP zajmuje się tak naprawdę od 1991 roku, mamy klasyczne pożyczki, o których wcześniej wspominałam. One mają służyć przedsiębiorcy do płynnego rozwoju, do inwestowania, do zwiększania tak naprawdę obszarów działalności, poszerzania. I w tym wachlarzu mamy pożyczki inwestycyjne, pożyczki obrotowe, ale też w sytuacji, kiedy firma ma długotrwałe problemy, również mogą być to pożyczki restrukturyzacyjne. Wspomniane refinansowanie leasingu to tylko jeden z obszarów takiej klasycznej działalności leasingu naszego, ponieważ klasycznie w ramach standardu posiadamy leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Powiem dla przykładu, że zajmujemy się finansowaniem urządzeń, pojazdów, które powiedzmy dla leasingu komercyjnego są trudne, tak, do przeprocesowania, a my staramy się zawsze tutaj znaleźć rozwiązanie. I jeżeli ktoś z przedsiębiorców uznaje, że ten przedmiot, którym jest zainteresowany, jest powiedzmy takim pozarynkowym, to zachęcam do tego, żeby się zgłosił do nas, chociażby wysłał zapytanie. Zawsze staram się tutaj ustosunkować i określić, czy jesteśmy w stanie zająć się takim tematem. Kolejnym obszarem działalności to oczywiście factoring. Faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta i oczywiście ubezpieczony w KUKE. To jest jedna z instytucji, z którymi współpracujemy w zakresie właśnie faktoringu. To również rozwiązanie, jak Państwo wiecie, które pozwala uzyskać taki bieżący oddech, ale też jednocześnie bezpieczeństwo, tak, przy współpracy z kontrahentami, którzy, musimy pamiętać, też mają teraz problemy. Kolejnym takim obszarem działalności, który oczywiście został spowolniony przez sytuację związaną z COVID-em, natomiast dosyć prężnie działa, jest International Desk. To taki obszar działalności, w którym staramy się też naszych przedsiębiorców nie tylko wspierać finansowo, nie tylko pomagać w tych rozwiązaniach, natomiast też staramy się pomóc, jeżeli chodzi o wyjście poza granice kraju. I to w takim najszerszym aspekcie, czyli poprzez kompleksowe przygotowanie formalności, również prawnych, dokumentacyjnych, tak, poprzez promocję, kojarzenie firm, poprzez wskazywanie potencjalnych odbiorców. Staramy się w ten sposób jakby przeprowadzić przez ten trudny proces przedsiębiorcę do tego, aby też ze swoim produktem czy usługą mógł być odbierany poza granicami kraju i czerpać z tego również korzyści. Zerknijcie Państwo jeszcze tak naprawdę transakcje, które już są zatwierdzone, które ARP realizuje wraz z przedsiębiorcami. Oczywiście to są tylko nieliczne transakcje, które zostały tak jakby tutaj już
dopełnione, podpisane, są realizowane, firmy korzystają ze wsparcia. Dobrze. I na ten moment ja chciałabym Państwu podziękować za uwagę. Jeżeli, powtórzę, jeżeli Państwo macie pytania celowe w kontekście jakby własnej sytuacji teraz związanej COVID-em, tak, i chcielibyście je przedyskutować, ja zachęcam do kontaktu czy bezpośredniego w centrum, czy telefonicznego, oczywiście mailowego. Także serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Polecamy centrum. Proszę pamiętać, dwa województwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Pani Beato za przybliżenie właśnie Państwa narzędzi finansujących. Od razu zapytam, czy mnie teraz lepiej słychać, tak? Tak. Poświęciłem właśnie chwilę czasu i dokopałem się do różnych ustawień w Windowsie i chyba znalazłem w tym chwili problem. Nie będę zachęcał właśnie do zadawania pytań, ponieważ te tematyka, to wsparcie jest bardzo indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo jest w innej sytuacji, więc tak naprawdę ja zachęcę do kontaktu z agencją, tak, z Państwem, tak aby już indywidualnie przedstawić jakby swoją sytuację i na pewno tutaj agencja zaproponuje kolejne kroki. Pani Beato, proszę właśnie napisać jeszcze na czacie dla uczestników namiary, tak żeby każdy zainteresowany mógł się z Państwem skontaktować. Oczywiście, za chwileczkę wyślę namiary. Ja jeszcze też jakby w formie podziękowania uczestnikom prześlę te namiary w takim razie do wszystkich osób zarejestrowanych, więc albo tutaj one się pojawią zaraz, albo w mailu od nas prześlemy również kontakt. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Przepraszam za problemy techniczne. No niestety tutaj mnogość przeglądarek internetowych i ich zachowanie, każdej przeglądarki inne zachowanie w narzędziach typu właśnie Click Meeting czy innych do webinarów, do kontaktu wygląda bardzo, bardzo różnie. Natomiast najważniejsze jest to, że panią Beatę i wcześniejszych prelegentów było dobrze słychać i mogli Państwu przekazać te wszystkie kluczowe informacje. Pojawił się kontakt. Natomiast wiadomo, jak się rozłączymy, no to zniknie, więc ja pozwolę sobie skopiować ten kontakt i wysłać Państwu również wiadomości mailowej. Pani Beato, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych webinarach, w kolejnych naszych eventach online'owych. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.